witam kolegów hodowców. Tutaj jesteśmy dalej u kolegi Rafała. Tutaj prezentujemy gołąbki, które są z racji tego, że Rafał ogranicza hodowlę. Część jest gołębi lotowych, część rozpłodowych. Bardzo dobrze tutaj lotuje w oddziale. To jest oddział Słomniki, nie? Oddział Skała, sekcja Słomniki. Oddział Skała, sekcja Słomniki. To można zobaczyć, piękna samica, bardzo dobra. Widać po samicce, że przepiękna, poukładana, oko, wszystko tak jak potrzeba. I numer gołębia to jest 5063, gąbek z 21 roku. Jeszcze mógłby latać. Samiczka. Ona to była lotowana, czy tak, to była ona, to są, to tutaj w tej akurat w tym przedziale są wszystkie lotowane. Także myślę, że naprawdę warto te gołębie zadobyć. Piękna samica. Numer gołębia 5066, i on był lotowany, czy nie? Tak, on w tym roku jeszcze ma chyba za 6 konkursów. To jest samczyk? Samczyk. Piękny samczyk. No coś muszę się pozbyć, no coś muszę... To ile zostawiłeś do lotu gołębi teraz? No będzie 110 będzie. Do lotu, tak? Tak. A do, w rozpłodzie? No w rozpłodzie jest około 35-40. No to będzie na 150 gołębi. A tak to było 200 ponad. A było ponad 200. Ponad 210. Piękne gołębi. Mówi do koledzy hodowcy, że... I mówisz, że nie ma jeszcze dalej usunąć. No już nie, tak jak i wejdę, to już nawet nie chcę wchodzić, bo już nie ma co za bardzo już przed. Piękny Ardeni, naprawdę, super. 30-15, z drugiej strony jest, co mówi, Częczek Warzoła. Piękny Ardeni, super. Ona mogłaby lecieć, tylko ona mi przyszła z pierwszego czy z drugiego lotu. Widać, że nóżkę ma troszkę uszkodzoną i skrzydło miała. Aha, uszkodzone. Tak, tak. Ona by nie, na pewno nie poszła do... A to od kogo to brałeś tego Ardena? Arden jest z Adama Menarskiego. Adam Menarski z Niepołomic. Wiem, on ma chyba dwa kameny. On ma tam werkameny, Ardeny, on ma takie... Tak, właśnie takie te gołębie z tymi batami mu leciały niesamowicie z tego czasu. A z drugiej strony jest od tego Szcząchora właśnie, z Nowego Brzeska. Super. A mówisz, że ja by nie uszkodziła skrzydła? No nie, jakby nie skrzydło i nogę nie uszkodziła, to by zostało. Z czego? Jest Bugs? Jest Bugs. Samiczka? Samiczka. Piękna samiczka, numer samiczki. To jest też Imbred na tego 9954, tylko że... To jest 3074, to jest na tego... Na tego starego, tak. A to jest po co? Po córce, po nim? Po... Przy czym? Piękna. On, to jest samiczka. Musiałbym zacząć z wódczką, to był po prostu tego. Mamy tego starego Baksa Szpaka. I dołączony jest czerwony, co widać na rzecz Szpaki. Fajna taka samica. Piękna i budowa jest piękna. A tu jest stary Szpak. To jest dziadek. Dziadek. Dokładnie. Czyli tego dziadka. A to jest jego wnuczka. Można zobaczyć. Piękna. Samiczka jest. No super. Na tyle co się znam, to jest piękne. Jeszcze nie. To jest 21 rok 50. No to bany, on jest z wynikami dobrymi. On kilka razy czołowo na gołąbnik siadał. I to jest syn. To jest porosto po nim syn. Także z domieszką Częczek Warzoła z drugiej strony. Aha, także tu piękny syn. Można powiedzieć, przepiękny gołąbek. O bardzo ładnej budowie. Z tego co się orientuje, syn tego. No to tak lustrzane odbicie praktycznie, nie? No, starego Baksa. Córkę tego samczyka. Myślę, że bardzo ładna, przepiękna samica, pięknie zbudowana. Tu jeszcze Rafał ciągnął z niej młode, bo widać, że gołąbek się pierzy dopiero. Jest w fazie pierzenia, ale to jest gwiazda. Dlatego Francuza właśnie te młode ciągną. Tak? Tak? Ale to jest gwiazda. 7206 w Francji. Pozdrawiamy cię tymi gąbkami. Samica piękna, baksowa samica. Tak, i dostałby tak samo, bo tam dużo też dostałby takich fajnych gołąbków lotowanych tak samo. Piękna, ale piękna samica. I to jest po nim, a z drugiej strony? Z drugiej strony jest Częczek Warzoła tam. A, Częczek Warzoła, no piękna samica. Piękna. No ona jest bardziej do matki podobna z oka i z wyglądu. Ale budowa jest. Ale budowa jest. Gołąbek z tego Słowaka właśnie tam, co była, tam co żeśmy wcześniej to mówili. A. To jest numer 7022-19. Ona jest dlatego usunięta, bo ani razu mnie, jakby wytypowałem, ani razu nie przyleciało. No inaczej, jak ją typowałeś, to nie siadała. Jak ją nie typowałeś... To była pierwsza na gołębniku. To była pierwsza na gołębniku. A jest siostra z jednego gniazda, samiczki, która ma 11 konkursów. Najlepsza na gołębniku w tym roku. To jest siostra najlepszej samicy mojej samicy, tak. Ta też leciała czołowo u ciebie. Dokładnie. Tylko że po prostu... Ma chyba 7 czy 8 konkursów, ale ani razu jak ją wytypowałem, nie siadła. Czołowo. Po prostu jak nie typowałeś, to to się dało niesamowicie. No, także piękny go. To jest tego Słowaka, tak? Tak. A czy nie mam go. Nie masz, tak? On już był stary i... Czerwony, tak? Tak, i on chyba już... Zakończył się. Czy samczyk? Tak, to jest z tego starego, rozpłodowego.
Ona mi kasę na wałciu wygrała. Ta samica, tak? Ta samica. To jest 50-20, 21 rok. Też gąbek lotowany był. I to pochodzi ze starego Ślązaka? Tak, ze Ślązaka i z tego starego tam... Co? A wiem, tego takiego grzybiarskiego. Tak, to on mi tam zawsze z tego wałcza tak siadają gąbki po nim i to jest córka. Córka tego starego. Tak, dokładnie. Tego z 11 roku. Tego z 11 roku. No przepiękna samiczka. Można taką bazę stworzyć gołębiową, że na tych gołębiowych. Tak jak tutaj kolega Rafał mówi. Rafał ten, to tutaj za as. To jest łepu. To jest ten gołąb, który u ciebie lata. Tak jest, tak? Tam jest... Ten? Dokładnie, to jest ten puchar. On zdobył w klubie nagrodę, ziarno zdobył w klubie. Tak, wygrał. Trzy wory mieszanki wygrał. Aha, to jest ten gołąb. Tak jest. I on... jakie loty lubi? No dalekie no. Maratony? Tam Bruksela to wszystko siada. Tak? Z Brukseli ma kilka konkursów. On był w drużynie z takim, tu jest drugi kolega jego zanotowany. Po starym Ślązaku. Aha, i to one leciały razem na maratonach. To drużynie to są niesamowite rzeczy, co robiły. Te gołąbki. Tak, w klubie i w tym. Tu jest puchar na tego drugiego. Gdyby koledzy, to jest, była para gołębi, znaczy dwa samce, które były typowane, lotowały z lotem maratońskim. Ten jest najlepszym lotnikiem z dwóch lat w klubie. Ten, co jak czy. Numer gołębia jest 2046, co widać tu na tym. No zobaczmy, pięknie. Poukładany, złożony. Te gołębie wydaje ze względu na wiek, po prostu już nie będzie nimi lotował, tak? Tak, one są już, bo musiały do rozpodu iść, a w rozpodzie też nie ma miejsca. To jest pięknie. Z tego asa. A ten z czego pochodzi? To jest numer 2046. To jest syn Ślązaka tego. To wszyscy znają tego mojego Ślązaka. Tak? A skąd go zadobyłeś? Od takiego kolegi, tylko że on go gdzieś, nie wiem, czy potrącony był, czy coś i go dostałem do leczenia, nie? Aha, i go bo żeby go wyleczyć, no i puściłem zakład młody, bo taki mi się spodobał. No i z tego, a w końcu to on został u mnie, bo go wywiozłem, go i on wrócił do mnie. Tak? No. Piękna jest ta samiczka. 30-33. To samczek czy samica? Samiczka. I to z czego to będzie? To będzie od kolegi z Holendra. Ojciec został od kuzyna. To jest tak Holender stary. I od Trząchora z drugiej strony. Z tego Częczek. No muszę coś usunąć, bo naprawdę te gołębie są do lotu, bo to są roczne gołębie dopiero. No, taki się gołębi nie wydaje, no ale... Za dużo. No ale za dużo. Tu jest numer gołębia 6005. To jest oryginalny syn 9954 tego. A szpaka, tak? To jest oryginalny syn tego. Mój koledzy, jak gołąbek zbudowany, tu jest kolejny syn szpaka. To jest syn. Syn, tak. Także mamy córki i synów, także numer gołębia to jest 6005 z 18 roku. Teodor Bax, gołębie szpak. No tu Bax miał takie właśnie szpaki, nie? Ten Jasiu to on zawsze tam dostał za darmo wtedy prezent. Tak, tak. Od tego Baxa rozumiesz tego. On jakieś jajko wycyganił. Numer 5021. Też właśnie, z tych, już by to jest tam linia ta, co my już oglądali, ten Arden, ta krasa taka co była. A, ta Ardenka, to jest tej, tu jest, tej krasy. To jest Ardenka. Siostra jego, siostra, tak, siostra. Tylko starsza. Tej siostra. Dokładnie, tylko starsza o rok. Mhm. A rodzice masz w rozpodzie, tak? Rodzice są w rozpodzie. Piękne, piękne gołąbki. Ten na tych Bax, chyba widzę po upierzeniu, nie wiem. Numer gołębia to jest 30.06, 22 rok. To jest córka 14, a 14 był najlepszym lotnikiem jako roczny w oddziale. A 14 z czego pochodzi? 14 pochodzi z Baxów. Z Baxów, tak? No. Także kurczę, te Baxy tutaj robią robotę. Przepiękna samica, widać, że poukładana. Naprawdę, jak leży w ręce, to widać, co to za gołąb. I tutaj mamy gołąbkę o numerze 3068. To jest samiczka, linia Van Dijka.
I z drugiej strony jest, jak żeby inaczej, z tych szpaków. Przepiękny gołąbek, linia Van Dijk'a z jednej strony, a druga strona linia Teodora Maxa.